Dzień dobry Państwu! Ze stadionu witają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na solidną dawkę piłkarskich emocji. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Trener zdecydował się na ustawienie 4-3-3. Szeroko z przodu. Skrzydłowi będą dogrywać piłki do środkowego napastnika. Ustawienie drużyny przyjezdnych na Państwa ekranach. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1, próbując zagęścić środek pola i jednocześnie prostopadłymi podaniami dogrywać piłki do napastnika. Sędzia właśnie dał znak do rozpoczęcia meczu. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Dobre przejęcie, brawo! Ryzykownie, ale udanie. Strzela! Ależ wspaniała bramka! Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Do zera. Przewaga nie jest bezpieczna. Rzutem z autu pod polem karnym rywala rozpoczną grę. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Wymiana podań między dwójką graczy. Łatwo, łatwo, za łatwo oddali tę piłkę. Oddaję piłkę koledze. To było, no, może być z tego kartka. Cudownie dograł. No i bramkarz bez większych problemów, ale trochę ryzykował. Jankowski. Zespół traci piłkę. Fatalne podanie, no i strata. No i proszę, udało się odebrać piłkę.
przyjął i odgrywa z powrotem. Zagranie po skrzydle, dobry początek akcji. I będzie rzut rożny. Oddalają grę od strefy obronnej. Brawo, ładnie piętą. Dobra, jest szansa na groźną akcję. Jest szansa. Nawet nie musiał się ruszyć bramkarz. 1-0. Koniec pierwszej części spotkania. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Już po przerwie rozpoczynamy drugą połowę. Michał Mak. Dośrodkowanie, ale do kogo? Nie ma partnerów. Michał Mak. No zobaczmy, czy sobie poradzi. No, dał się wypchnąć przeciwnikowi za linię. Trener uznał, że pora dać odpocząć niektórym ze swoich zawodników i szykują się zmiany. To powinno ożywić sytuację na boisku. Michał Mak. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika, nie musiał się ruszać. No, ciekaw jestem, co teraz zrobi sędzia. Marny występ tego zawodnika, nie błysnął dzisiaj. Wydaje się, że miał wyjątkowo zły dzień. Miejmy nadzieję, że do kolejnego spotkania zdąży się otrząsnąć. Piłka opuszcza boisko i rozpocznie za moment bramkarz. Piłka wychodzi poza linię bramkową i wznowi bramkarz.
Michał Mak. Może być groźnie. Sławomir Peszko. No i mamy bramkę wyrównującą. A chciałoby się, żeby takie bramki padały w każdym meczu. Tak, uderzenie w dolną część poprzeczki, po którym piłka wpada do bramki. Marzenie. Spójrzmy na to z innego kąta. Grał naprawdę doskonale. Teraz trener daje mu odpocząć. Owszem, dał nam dziś prawdziwy pokaz swoich umiejętności. No i wracamy właściwie do początku. 1-1. Cała seria udanych podań. Strzela! Piłka w bramce. Jednobramkowa przewaga. Nie wiem jak ty, Jasku, ale ja naprawdę uwielbiam patrzeć na takie bramki. A kto nie? Uderzenie w poprzeczkę. Piłka odbija się i wpada do siatki. Wspaniały widok. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2-1. No, ważny moment w tym spotkaniu. Jaka ekscytacja na trybunach. Kibice ze wszystkich sił wspierają swój zespół. Możesz... Nie ma wątpliwości. Będzie rzut wolny. Jest powrotem. Ostatnie 9 minut meczu przed nami. Trener uznał, że pora na zmianę. A rezerwowy na pewno da z siebie wszystko. Ależ są doskonale zgrani i bajeczni technicznie. No strzela! Nie ma gola. Za moment wznowienie rzutu rożnego. Daleko wybijają. Znowu mają rzut rożny. Źle, że spróbował w tak ważnej sytuacji, ewidentnie nie wytrzymał ciśnienia. Tak, choć zwykle przy takich okazjach strzela bramki, to teraz musiały zjeść go nerwy. Dobrze, wygrał to starcie. Dobrze, biega na wolne pole. Ależ okazja. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Celnie do partnera. Strzał głową obroniony bez większych problemów. To nie był strzał, jakim można pokonać tego bramkarza. Mógł go najwyżej rozbawić. Koniec spotkania. Mecz kończy się wygraną 2-1. Jestem pod wrażeniem gry napastników w dzisiejszym meczu. Chyba rzeczywiście grali z hasłem cała naprzód. Fantastycznie się spisali. Może być zadowolony ze swojego występu. Grał na miarę swoich możliwości. Trzeba powiedzieć, że gdyby nie on, nie wiadomo jak potoczyłyby się losy tego spotkania. Na szczęście był na boisku i zdobył bramkę, która dała im prowadzenie i w ostatecznym rozrachunku przyczyniła się do zwycięstwa.